No cześć. Temat plastikowych mikrowłókien w środowisku naturalnym jest dość skomplikowany, ale musicie wiedzieć jedno. Najwięcej tych mikrowłókien przedostaje się do środowiska wodnego i też potem lądowego i powietrznego poprzez pranie ubrań z tworzyw syntetycznych, takich jak poliester, poliamid, polar i tak dalej, czy akryl. Ja Wam dzisiaj nie będę mówić o tym, że warto wybierać ubrania z tworzyw naturalnych, takich jak bawełna czy len, ale skupię się na tym, jak można skorygować swoje nawyki po to, podczas prania, żeby uwalniać jak najmniejszą ilość mikrowłókien, bo naukowcy niespodzianka zbadali ten temat i na podstawie ich badań można wysnuć wnioski, co robić, żeby uwalniać tych mikrowłókien mniej. I warto jeszcze wiedzieć, że mikrowłókna są uwalniane z ubrania przez cały cykl jego życia, czyli od nowości aż do jego naturalnej śmierci, dlatego warto zainteresować się tematem, bo dotyczy nas wszystkich. Mikrowłókna są to mikroskopijne kawałki plastiku, które przedostają się do środowiska głównie podczas prania ubrań z materiałów syntetycznych takich jak poliester, poliamid, akryl czy polar. I zbadano, że standardowe pranie przy standardowym sadzie, które jest złożone w 100% z akrylu, uwalnia do środowiska wodnego niespełna 1 000 000 mikrowłókien. Dlaczego uwalnia? Ponieważ po pierwsze filtry pralki mają zbyt duże oczka i przepuszczają te mikrowłókna, a po drugie filtry oczyszczalni też mają słabe oczka i też przepuszczają te mikrowłókna. I tak te mikroskopijne kawałki plastiku przedostają się do zbiorników wodnych, gdzie najczęściej są zjadane przez ryby, a część dalej ulatnia się do środowiska i te ryby są zjadane przez nas. I jeszcze warto wspomnieć, że te mikrowłókna, jak sobie leżą tam przez dziesiątki bądź setki lat, przyciągają wszelkie zanieczyszczenia, takie jak paliwo, chemikalia czy pestycydy. I tak udowodniono według badania WWF, przeciętny człowiek w ciągu tygodnia zjada aż 5 gramów plastiku, a jest to taka ilość plastiku, która by wystarczyła do stworzenia karty kredytowej bądź debetowej. Oprócz tego udowodniono, że kawałki mikroplastiku znaleziono aż w 83% próbek wody pitnej z kranu w krajach na całym świecie. Jest to bardzo dużo. Pierwsza rada jest banalna i prosta, ale warto używać ubrania do samego zużycia i prać jak najmniej. Chodzi o to, że w ciągu pierwszych 5 razy nowe ubranie, nigdy wcześniej nie prane, uwalnia zdecydowanie więcej plastikowych mikrowłókien do środowiska wodnego w porównaniu z takim ubraniem, które było już prane kilka bądź kilkanaście bądź kilkadziesiąt razy. I oczywiście ta liczba z 1 000 000 w przypadku akrylu nigdy nie zejdzie do zera, ale warto wziąć pod uwagę to, że kupno nowego ubrania składającego się z poliestru będzie gorsze dla uwalniania mikrowłókien niż kupno takiego poliestrowego ubrania z drugiej ręki, które już zapewne było prane. Więc po pierwsze warto używać ubrania do samego końca, ponieważ one już były prane i uwalniają mniej mikrowłókien. Po drugie warto po prostu prać mniej. Zauważono zależność, że im wyższa temperatura prania, tym więcej mikrowłókien się uwalnia. Wynika to prawdopodobnie z tego, że wyższa temperatura prania narusza w jakiś sposób strukturę dzianiny bądź tkaniny i przez to uwalnia się po prostu więcej mikrowłókien. Wyższa temperatura uszkadza tymczasowo tą strukturę. Więc nastawiając pranie, warto wybrać tryb eko. Jeżeli nie macie trybu eko, który jest przeważnie na 30 albo 40 stopni, warto po prostu ustawić temperaturę między 30 a 40 stopni. Ja taką temperaturę polecam. Jeżeli chodzi o temat na czasie, czyli pranie wielorazowych bawełnianych maseczek, tak, powinno się je wyprać w 60 stopniach, bo pranie w 60 stopniach przez godzinę zabija większość wirusów i bakterii, bardziej skutecznie niż pranie w 40 stopniach, ale jest też taki sposób, że można to wyprać w niższej temperaturze i po praniu po prostu wszystko wyprasować żelazkiem. I w tym momencie pewnie rodzi się w Waszych głowach pytanie, jakiego detergentu używać. Nie no, wiem, że się nie rodzi, ale badanie wykazało, że brak jakiegokolwiek detergentu w praniu powoduje to, że uwalnia się mniej mikrowłókien w porównaniu do tego, jeżeli zastosowano jakikolwiek detergent. Ale bądźmy realistami, musimy użyć jakiegoś środka powierzchniowo-czynnego, żeby doprać nasze pranie i czuć się lepiej.
Także porównano użycie płynnego biodetergentu i detergentu w płynie, ale konwencjonalnego. I udowodniono, że użycie biodetergentu w płynie powoduje to, że podczas prania uwalnia się mniej mikrowłókien. I teraz rekomenduję używać biodetergentów, ponieważ jest to nie tylko dobre w redukcji ilości uwalnianych mikrowłókien z prania, ale też jest to dobre dla środowiska, ponieważ takie detergenty są przede wszystkim biodegradowalne oraz dla nas, bo nie wiem, czy wiecie, ale naszym największym organem nie jest wątroba, ale... Nie wiem, czemu powiedziałam wątroba. Nie jest wątroba, ale skóra i przez skórę, która jest naszym największym organem, wchłania się wszystko, szczególnie to, co nosimy na sobie. I jeżeli chodzi jeszcze o użycie detergentu, to niestety proszki przegrały z jakimikolwiek płynami i tu nie ma znaczenia, czy były to substancje w płynie bio czy konwencjonalne. Prawdopodobnie chodzi o to, że proszek powoduje większe tarcie i tutaj duża szkoda, ponieważ proszki przeważnie można dostać w opakowaniach papierowych, a nie w foliach, natomiast w płynach do płukania sprawa już nie jest taka łatwa. Wiem, że istnieją w płynach do prania, wiem, że istnieją płyny do prania, które są w szkle, jednak no, nie są one wszędzie dostępne i są, jest to droższa opcja. Ja na przykład ostatnio kupiłam płyn do prania, który jest w butelce z plastiku, ale ten plastik pochodzi z recyklingu, więc wydaje mi się, że też jest to dosyć dobre rozwiązanie. Nie sposób nie wspomnieć przy okazji płynu do prania o płynie do płukania. Otóż udowodniono, że najlepsze, co możesz zrobić w kontekście uwalniania mikrowłókien w temacie płynu do płukania, to rezygnacja z niego. I ja przyznaję się bez bicia, że od dawna już nie używam czegoś takiego jak płyn do płukania. Trochę według mnie mijało to się z celem i nic nie dawał oprócz zapachu. A trzeba wiedzieć, że konwencjonalne płyny do prania, nie mówię tutaj o bio, mają w sobie przeważnie zapachy, które mogą zaburzać gospodarkę hormonalną i ten płyn do płukania jest w tych włóknach z ubrań, bo przecież nie jest spłukiwane, tylko to cały czas pachnie te perełki zapachowe i tak dalej. I nasz największy organ, skóra, wchłania to. Kiedyś jeszcze szukałam czegoś w ramach zastępstwa płynu do płukania. Wszyscy polecali, żeby używać olejki eteryczne, natomiast musicie wiedzieć, że jak dodacie olejki eteryczne do komory, do płynu do płukania, one pachną, jak wyjmujecie pranie, natomiast w tym momencie, kiedy ubranie wyschnie, nie ma jakiegokolwiek zapachu, więc używanie tego było tak naprawdę bezsensowne i bezzasadne. Dlatego warto rozważyć to, jaki płyn do prania kupujemy i zastanowić się, czy tak naprawdę jest on nam niezbędny i potrzebny. I tutaj warto też wspomnieć o wniosku pobocznym, który wyszedł z tych badań. Otóż używanie płynu do płukania na tkaninach i dzianinach poliestrowych powoduje ich szybsze zużycie. I nie ma znaczenia, czy jest to płyn do płukania bio, czy płyn do płukania konwencjonalny. Jak już wspominałam wcześniej, im większe tarcie, tym więcej mikrowłókien. Dlatego warto ładować bęben pod korek. Chodzi o to, że jak pierzemy bardzo niewielką ilość rzeczy, to powstają między nimi pustki powietrzne i w trakcie wirowania, w trakcie prania powoduje to, że ubrania się bardziej trą między sobą i wchłaniają większą ilość mikrowłókien. I tutaj można to też przełożyć na obroty, które ustawiamy w trakcie wirowania. Warto ustawić mniej obrotów. Wiem, że aktualnie pralki w pralce można ustawić nawet tam do 1200 do 1400 obrotów. Moim zdaniem jest to nie do końca potrzebne zawsze, ponieważ po pierwsze szybciej niszczycie ubrania, uwalniacie większą ilość mikrowłókien i zużywacie więcej prądu. Oczywiście no, powie się zaraz, że ubranie szybciej wyschnie, ale no, tutaj mamy coś za coś i trzeba zdecydować. Jak już jesteśmy w temacie suszenia, warto poruszyć problem suszarek elektrycznych. Otóż udowodniono, że standardowe suszenie w suszarce elektrycznej wydziela nawet do 3,5 raza więcej mikrowłókien niż takie standardowe pranie o tym samym sadzie, o takiej samej pojemności.
Warto więc, jeżeli macie suszarkę elektryczną, rozważyć używanie jej tylko wtedy, kiedy naprawdę potrzebujecie, czyli na przykład mieszkacie w kawalerce i nie macie gdzie wysuszyć pościeli, bo nie macie balkonu, albo jest zima, albo coś w tym stylu, ale może warto, bądź na przykład wiem, że są takie historie, że jak ktoś używa pieluch wielorazowych, to te suszarki bardzo się przydają, ale jest to okres w życiu, który nie trwa wiecznie i nie trzeba może suszarki używać za każdym razem i może warto po prostu to wysuszyć naturalnie, bo jednak 3,5 razy więcej mikrowłókien podczas suszenia niż podczas prania, no jest to bardzo duża ilość, skoro podczas prania uwalnia się niespełna milion, no to podczas suszenia uwalnia się adekwatnie, jeżeli suszymy rzeczy z akrylu. W sumie nie wiem, czy można suszyć rzeczy z akrylu, ale jeżeli można, to uwalniamy 3 miliony mikrowłókien. I ostatni punkt jest dla mnie nieco dziwny i w sumie nie potrafię sobie tego logicznie wytłumaczyć, ale naukowcy dowiedli, że również rodzaj pralki ma znaczenie, jeżeli chodzi o ilość uwalnianych mikrowłókien. I tak, pralki, które są ładowane od góry, a nie od przodu, nie od boku, uwalniają aż do 7 razy więcej mikrowłókien. Jeżeli kupujecie nową, warto gdzieś mieć z tyłu głowy, że pralki ładowane od przodu, w przeciwieństwie do pralek ładowanych od góry, uwalniają mniejszą ilość mikrowłókien. Tak naprawdę, jak o tym myślę, to dzisiejsze rady były w sumie dość uniwersalne, bo po pierwsze redukują ilość uwalnianych mikrowłókien podczas prania, ale też redukują prąd, redukują emisję dwutlenku węgla, powodują, że jesteśmy zdrowsi, że nasze ubrania dłużej trzymają. Wiem, że pewnie część z nich była dość oczywista, ale uważam, że warto też mówić o oczywistych rzeczach, jeżeli są udowodnione, jeżeli ktoś to zbadał, warto wiedzieć, że tak jest i nie zawsze działać na intuicję. Tymczasem dziękuję za uwagę, zachęcam do obserwowania mojego Instagrama, Instagrama Skrojone. Jest to marka, która oferuje bieliznę z bawełny organicznej z certyfikatem GOT. Znajdziecie tam bardzo dużo informacji na temat etycznej mody, na temat fast fashion i na temat tego, jak traktować nasze ubrania. Tymczasem dziękuję za uwagę i poświęcony czas do następnego filmiku. Pa!